Dzień dobry! W poprzednim odcinku opowiadałyśmy Wam o rodzajach rajstop, o ich funkcjach, a dzisiaj porozmawiamy o czymś równie ważnym, o rozmiarze, bo rozmiar ma ogromne znaczenie. Rozmiar ma znaczenie, co? No, oczywiście, że ma, ale dziewczynom się wydaje, że w przypadku rajstop to nie ma takiego znaczenia jak w przypadku rzeczy. Po prostu to chodzi o nasz komfort, o naszą wygodę, ale też i trwałość rajstopy. Bo jak weźmiemy za małą, za mocno ją naciągniemy, to ona będzie bardzo wrażliwa na zaciągnięcia, na uszkodzenia. A to jest częste, że dziewczyny wybierają za małe rajstopy, bo jednak jak widzimy dwójeczkę na opakowaniu, to czujemy się lepiej. Ale dwójeczka na opakowaniu, to na nodze już nie widać, czy to jest dwójeczka, czy trójeczka. Dobrze dobrany rozmiar rajstopy to jest jej trwałość, to jest nasz komfort. I pamiętajmy o tym. A jest to bardzo łatwe. My mamy taki system oznaczania rozmiaru, który jest tożsamy z rozmiarówką odzieżową. Jak mamy rajstopy w rozmiarze 1, to jest w bieliźnie czy w odzieży XS. Jeżeli mamy dwójeczkę, tak, no to też jest, że tak powiem, rozmiar S-ka. Trójka to jest M-ka, czwórka to jest L-ka, piątka to jest XL-ka, i tu szóstka 2X. Pięknie tutaj mamy wszystko opisane, ba, a tu jeszcze mamy rozrysowane, czym poszczególne rozmiary się różnią, że one mają różne kliny. Klin w rajstopie decyduje o tym, jaki ona może mieć duży obwód, na jaką sylwetkę będzie idealnie pasować. A wiesz, co mi się najbardziej spodobało? Nie. Że obok tych rozmiarów jest napisany wzrost. Tak. Więc już nie musimy się stresować, że wiecie, SK to oznacza, że my jesteśmy bardzo fit. SK to jest po prostu wzrost do 1,66 m. I tyle. Przeciętna rajstopa jest zbudowana tak, że ma połączone dwie cholewki po środku szewkiem. Między obydwoma cholewkami mamy taki klin. To jest tak zwany mały klin. On powoduje to, że rajstopa się tu w okolicach uda lepiej rozciąga i lepiej pracuje. Rajstopy są odporniejsze na pęknięcia. To są rajstopy największe, jakie mamy. Podwójny XL. I te rajstopy mają inną budowę klina. Zobaczcie, jaki jest duży. On przechodzi od tyłu tutaj do przodu. Rocznie w fabryce Gatty produkowanych jest 30 milionów par rajstop, przy produkcji których zatrudnionych jest ponad 1000 osób. To one czuwają na każdym etapie powstawania rajstop i pończoch, aby na końcu do Waszych rąk trafiły produkty najwyższej jakości. Każda para, zanim trafi na rynek, testowana jest minimum 3 razy, łącznie z praniem. Czym jest 3max, Aga? 3max to jest bardzo ciekawy rozmiar rajstopy. Został wprowadzony, dlatego że było bardzo duże zapotrzebowanie rynku na taki rozmiar, bo często panie nie są bardzo wysokie, ale są tęższe. I to jest właśnie taka rajstopka, która pomimo tego, że jest do 1,70 m, to w obwodzie jest nawet do 120 m. Czyli każda z nas, w absolutnie każdym rozmiarze, znajdzie dla siebie rajstopy w Gatcie. Oczywiście, że tak. Jeszcze Ci powiem ciekawą rzecz. Dawaj. Bo czasami kobiety w ciąży mają problem też z dobraniem rozmiaru, bo się zastanawiają, jak one są w ciąży, to jaki rozmiar. My mamy tak skonstruowane rajstopki ciążowe, że kobieta w ciąży, pomimo tego, że przytyje, że rośnie jej brzuszek, zostaje przy swoim rozmiarze rajstopy. Poza takim wyjątkiem, kiedy no zdarzają się panie, które bardzo zmienia im się sylwetka, sporo przybierają na wadze, to wtedy warto wziąć ten rozmiar większy. Marta, mamy sposób też dobierania rozmiaru rajstop poprzez naszą aplikację, a w zasadzie kalkulator rozmiarów, który jest na stronie. Tak, jak wejdziemy w wybraną rajstopkę, zobacz, możesz sobie sprawdzić, jaki rozmiar rajstopy Ci pasuje. I teraz tu prosto. Teraz wszystko wyjdzie na jaw. Tak, wpisujesz swój wzrost, a obwód bioder. Tylko jaki mam obwód? No właśnie, kochana, ja jestem zawsze przygotowana i mam centymetr. Nie żartuj! Czyli wszystko teraz wyjdzie, te czekoladki Marta, jedzone. Mierzysz się, kochana. Czyli dokładnie tu mierzymy. Tak. No u mnie wychodzi 91. Tak. Proszę, wpisałaś wzrost, teraz obwód bioder i proszę. Dwójeczka, piąteczka. Tak jest. Także dziewczyny, jest bardzo prosty sposób, żeby sobie dobrać u nas rozmiar rajstopy z centymetrem. Pani Mariolu, może tutaj przyjść do Was, jeżeli nie chce nam się eksperymentować z centymetrem, z tabelą na stronie internetowej, można przyjść do Was
i Wy doradzicie. Oczywiście. Klientki przychodzą i bardzo chętnie korzystają z naszej pomocy. My tak bardziej dopasowujemy tak, żeby było to też szczere, żeby klient nie był rozczarowany, że wyciąga rajstopy i są dosyć małe na przykład, a zawsze na przykład kupuje dwójkę. Bo każdy model jest inny, każda grubość rajstopy jest inna, inną ma plastyczność, inaczej się rozciąga. No i my też wiemy, co można dać, który model dla klienta, żeby był zadowolony i żeby wracał. Jeżeli chcecie się poczuć seksownie, zmysłowo, sensualnie, to teraz ta część będzie dla Was szczególnie ważna. Oglądajcie. Ja to powtarzam każdej kobiecie. Jeżeli chcecie się poczuć seksownie, jeżeli chcecie się poczuć sensualnie, zmysłowo, załóżcie pończochy. Bez okazji, po prostu. Pończochy uważam, że są najbardziej zmysłowym produktem pończoszniczym. Jest cienka pończoszka. Tak. Idealna na delikatna lata, na wiosnę, delikatna, ale jest wersja pośrednia, 40 na jesień i jest nawet wersja zimowa, 60 den. Bo jest też sporo kobiet, które po prostu nie przypadają za rajstopami, więc ta pończocha 60 den będzie idealnym tutaj zamiennikiem. O tym pomyśleliśmy, żeby dla pań przez cały rok były dostępne pończochy w jak najszerszej gamie rozmiarowej. Troszeczkę inaczej oznaczamy rozmiar pończoch, ponieważ pończochy mają bardzo elastyczną gumę wykończoną silikonem lub i bez. Piękną koronką. Tak, bo to zależy, czy są samonośne, czy są do paska, ale jest to bardzo elastyczna część pończochy i dzięki temu możemy tak jakby łączyć rozmiary, czyli pani, które mają rozmiar 3 czy rozmiar 4, w zależności od tego, czy czują, czy mają tęższe udo, czy lubią, żeby było ta pończocha się mocniej trzymała, to mają tutaj taką możliwość dobrania sobie pończochy. Czy wolą ten rozmiar 1, 2, czy 3, 4? Czy chcą mieć pończochy wyżej, czy niżej? Tutaj, że tak powiem, dowolność, jest dowolność. Tak. Dokładnie. Czyli jakie mamy rozmiary pończoch? Standardowo mamy od 1 do 6. Nie taki rozmiar straszny, jak go malują. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Was do poszukiwania właściwego rozmiaru, bo rozmiar ma ogromne znaczenie. Jeżeli Wam się podobało, a nie przewiduję innej opcji, to subskrybujcie i lajkujcie naszego wideobloga. Pamiętajcie również o tym, że tam na dole czekamy na Wasze komentarze. Zachęcamy do żywej dyskusji na temat rajstop i wszystkiego, co możecie znaleźć w salonach Gatty. Po nowości sięgajcie nie tylko do salonów, ale również na stronę www. Czekamy na Was wszędzie, w każdym zakątku świata Gatty. Do zobaczenia!